Cześć, witam wszystkich hodowców. Słuchajcie, temat przygotowania do lęków ptaków. Dziś opowiem wam coś o przygotowaniu samczyków, ponieważ jak wiecie, samczyki muszą być wcześniej przygotowane, muszą być wcześniej nakręcone jak samiczki. Samczyk oprócz tego, że śpiewa, to nie do końca on jeszcze jest gotowy na lęki, gdy tylko śpiewa. Samca musimy rozkręcić na maksa, pobudzić, żeby właśnie, tak jak ktoś się ostatnio pytał, tak żeby właśnie skakał po klatce, tak żeby trzepotał tymi swoimi skrzydełkami, tak żeby było właśnie widać, że ten ptak już się nakręca. I no, jak to robimy? Słuchajcie, no na pewno ptak, który idzie na lęgi, musi być zdrowy. Musi mieć na pewno tam około tych 10-12 miesięcy, czyli, że tak się wyrażę, dorosły. No i musi być, tak jak powiedziałem, nakręcony, rozkręcony. Wszystkie jakieś zabiegi, które mamy zrobić przy tym samczyku, czyli ewentualnie podcięcie tych piórek, czy podcięcie pazurków, musimy to wszystko zrobić wcześniej przed lęgami, czyli nawet miesiąc wcześniej, czy tam powiedzmy 3 tygodnie. Dlaczego? Dlatego, że tak mi się wydaje, dlatego żeby ten ptak się przyzwyczaił do tego, że ma te pazurki krótsze, żeby po prostu potrafił z nimi się poruszać, skakać, żeby po prostu wiedział, że coś ma innego na tych łapach, czy nawet i te przycięcie przy tej jego fajce, żeby on się do tego po prostu przyzwyczaił, bo później się okazuje, że ptak ma przycięte pazury jednego dnia, a drugiego dnia wskakuje na samicę, no i on tam troszeczkę zdziwiony jest, że te pazury inaczej się zachowują. Musimy o tym pamiętać, musimy to po prostu wcześniej zrobić. Słuchajcie, co do tego rozkręcenia samczyka, no u mnie to zawsze wygląda w ten sposób, że moje samiczki są jeszcze na dworze, czyli w tej niższej temperaturze, bez światła, nie doświetlam ich, natomiast samczyki do mnie przywędrowały już jakieś tam 2 tygodnie temu i delikatnie zwiększam im dzień, wydłużam dzień świetlny, czyli po prostu z tych tam 6-7 godzin, jak siedziały, robię im powoli coraz dłuższy dzień. Dzień świetlny dorzucam powoli, czyli nie od razu jednego dnia pół godziny do góry, dłużej, tylko u mnie akurat to wygląda w ten sposób, że raz w tygodniu im wydłużam to o jakieś tam 15-20 minut, tak żeby on się powoli do tego przyzwyczaił. I od razu można zauważyć, że ptak, gdy ten dzień dłuższy się robi, on zaraz robi się taki troszeczkę żywszy, bardziej pobudzony. Kolejna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, to jest na pewno to, że ptak, który jest szykowany na lęgi, no nie może być za bardzo zatłuszczony, otłuszczony, nie może być jak betoniarka, taki grubas, ponieważ będzie miał problemy z wskoczeniem na samicę i z jej przyparzeniem. Więc o tym musimy pamiętać. Kolejna rzecz, którą trzeba pamiętać, no to aby ten samczyk, no tak jak powiedziałem, no był zdrowy i pełen witalności, bo jeżeli on będzie z nim coś nie halo, no to ten ptak po prostu nie pójdzie w lęgi, będzie mu coś tam po prostu dokuczało. Jeżeli chodzi o samczyki, to na pewno w ich diecie, w tym momencie przygotowań do lęgów, w ich diecie musi pojawić się ta tak zwana witamina E, o której tak dużo hodowcy na pewno mówią. Czyli to jest witamina, która jest zawarta jak i w kiełkach, w tych, których sobie robimy, kiełkujemy, czy murzynek, czy
czy rzepik, czy inne jakieś ziarno. I również możemy zastosować witaminę E w chemii, czyli w tak zwanych tam witaminach płynnych, czy w proszku. Jak sami wiecie, bardzo duży wybór jest tych witamin w różnych sklepach internetowych, czy stacjonarnych, dla ptaków egzotycznych, czy dla gołębi, czy po prostu możemy je śmiało dostać i użytkować. No, każdy ma tam jakieś swoje opinie co do tego, czy podaje, czy nie podaje, czy woli naturę, czy chemię. Ja nie ukrywam, że akurat podaję takie preparaty. Co do firmy, to już zostawiam to dla was, bo to już jest bez znaczenia, którą firmę użyjemy. Na pewno trzeba zwrócić uwagę, że ta witamina E, nawet i w płynie, ma tam taki specyficzny zapach. Niekoniecznie ptakom to się na początku podoba. Zapach, jak i smak, no taki troszeczkę jest inny, więc trzeba o tym pamiętać. No i powoli musimy te ptaki, że tak powiem, rozkręcać. Z tą witaminą E też nie ma co przesadzać, stosować według zaleceń na ulotce producenta, żeby po prostu nie przedawkować tego, bo jeżeli za dużo damy, to ptak nie będzie chciał nam pić wody, będzie osowiały i tak się to skończy, nasze rozkręcanie samczyka. Słuchajcie, co do fiwki naszego samczyka. Mówiłem wam, że ptak pobudzony zaczyna mieć się coraz większą, coraz grubszą, coraz dłuższą. Tu wam pokażę samczyka, który według mnie już troszeczkę jest pobudzony, już coś tam widać. Delikatnie już go podciąłem. Delikatnie już go podciąłem i tak jak powiedziałem, widzicie, już ładnie ta fifeczka odstaje od ciała ptaka. Lepsze zbliżenie zrobię, o. Już jest coraz grubsza, coraz dłuższa. I tu już widać, że to jest po prostu samczyk, tak? O, właśnie. Tu mam kolejnego samczyka. O, zobaczcie. No, tu jeszcze taka troszeczkę chudsza ta fiwka, ale już ją ładnie widać, że już zaczyna odstawać. I kolejny ptak, tak jak powiedziałem, też już coś widać, jak widzicie, tu jest niżej brzuch, a fifeczka już ładnie odstaje. A więc tak, w telegraficznym skrócie opowiedziałem wam, jak to mniej więcej u nas wygląda, u mnie wygląda to rozkręcanie samczyków. Oczywiście każdy hodowca ma swój sposób, możecie się ze mną nie zgodzić, czy mieć inne zdanie. Ja w ten sposób to robię i musimy o tym pamiętać, że mówię, samczyki muszą być wcześniej rozkręcone do hodowli, bo z samiczką to przychodzi zdecydowanie dużo szybciej i łatwiej, tak? A samczyk niestety musi być nakręcony i rozkręcony. Także dzięki bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.